Dalej przy i po kopulacji uwalnia się wazopresyna i oksytocyna. Wazopresyna jest takim hormonem, który jest związany między innymi z pamięcią. I dlatego po kopulacji następuje faza odprężenia i w czasie fazy odprężenia wazopresyna dochodzi do głosu. Ona po prostu konsoliduje pamięć przeżytych miłych chwil i łączy to z osobą. I dlatego właściwie my przywiązujemy się do partnera nie tyle w czasie kopulacji, tylko w czasie właśnie odprężenia później. Amerykańska taka wybitna jedna badaczka, seksuolog, właśnie dawała rady. Jeżeli się nie chcesz zakochać w partnerze, w którym sypiasz, to nie sypiaj z nim, tylko po prostu wychodź potem od razu do siebie do domu. W momencie, kiedy się śpi z partnerem, to wtedy grozi zakochanie. Wydziela się wazopresyna, wydziela się tak samo oksytocyna, która się wydziela wtedy, kiedy się pobudza duże ilości receptorów skórnych, prawda? No i to powoduje właśnie taką mieszankę, że miłe chwile łączy się z danym partnerem. To jest przywiązanie. To przywiązanie bardzo często, powiem prawie do ślubu, ta aktywność jeszcze po ślubie. Bardzo wiele przyjemności, jednak nie kończy się na kopulacji, macierzyństwo.